Siemaneczko, postaram się zrobić odcinek, aby... kopa dostał statyw. Żeby pomóc osobom z boleściami żołądka. Wiem, kanał roślinak i tak dalej, ale nie przesadzajcie, ja chcę pomóc tym ludziom, bo ja zwalczyłem to dziadostwo bez antybiotyków. Mam nadzieję, że z czasem dotrze ten film do większej ilości ludzi, co chorują na problemy zdrowotne. Od razu mówię, że po 35-6 latach zaczyna boleć bebek, przeważnie w tych czasach, jakie... Oczywiście winą to jest żarcie. Żarcie dziadowskie, które żremy. Teraz tragedia. Od razu na dzień dobry ściągnijcie sobie, jak zaczyna was coś boleć. Powiedzmy, zmieńcie po pierwsze żarcie i ściągnijcie sobie aplikację Zdrowe Zakupy, jak się nie mylę. Jak się pomyliłem, dam link pod filmem. I teraz słuchajcie, do rzeczy. Za problemy zdrowotne, gastrologiczne, jak ja to mówię, jeśli wam się zaczynają i czekacie, gul wam się robi, cały czas próbujecie przełknąć, ja już się tego pozbyć nie mogę, ale zużyłem, zabiłem bakterię Helicobacter bez antybiotyków. Teraz słuchajcie, szybka sprawa, jak to zrobiłem. Po pierwsze, dziękuję lekarzowi naszemu, który powiedział, żebym spróbował domowymi sposobami i nie piszcie mi głupot, że się nie da. Bo robiłem tak, po kolei. Zrobiłem sobie z palca, wyszło, że mam. Jakieś, chyba w listopadzie, mamy teraz marzec, tak. Chciałem potwierdzić, kupiłem sobie test z apteki, za 37 zł on kosztuje. Nie wyszedł mi, pojechałem do ośrodka zdrowia, laboratoryjnie, zrobiliśmy z krwi i wyszło, że skala jest do 0,90 na test na Helicobacter. Ja miałem 2,8. Wyobraźcie sobie, ból od mostka, od klaty w dół, cały czas w nocy, nieważne jak się położycie i tak dalej. Potem zaczyna trochę siadać na wanie, ale to wszystko jest przez żarcie, zrozumcie to, przez żarcie, sorry, może tak chaotycznie opowiadam, ale to, co ja przeżywałem z tym dziadostwem, to się nie da po prostu określić. Na obecną chwilę nic mnie nie boli od jakieś półtora miesiąca. Co najmniej miesiąc, półtora, coś koło tego, przeszedłem na totalną dietę i teraz słuchajcie, o już! Po diecie, parowar, o, zdechniesz zaraz, gówno, prawda. To jest w waszej psychice, ja mówię teraz do osób, którzy mają problemy. Nie będę jeść. Ja tak samo, 3 razy podchodziłem. Dalej smażone, schabowe, na smalcu czy oleju. No zajebiste, nie? Bo jak przechodziło na przykład, podleczyłem się, wcześniej też antybiotykami. Tragedia, bo te antybiotyki na Helicobactera, to jest dla mnie to było 2 tygodnie na kiblu. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, bo trochę przeciągnąłem. Co jem rano? Podstawa to jest rumianek. Na początku z 2 rumianków zaparzałem sobie herbatę. Czekałem 10 minut. Wlewałem 30 ml żurawiny. Jak to żurawiny? Normalnie żurawiny. Dziwne, nie? Żurawina pomaga zabijać tego... Albo słodziłem, albo w ogóle cukier to totalnie do widzenia z waszej diety cukier. Nie ma cukru. Do widzenia. Słodziłem sobie miodem łyżeczkę. Nie szklanka, tylko kubek jakiś tam 300 ml. Miodem akacjowym. Też zabija tego skurczybyka. Migdały codziennie do 20 sztuk na przykład je cały czas jem. Daktyle suszone. Tak samo, 3 dziennie maksymalnie. Teraz tak, parowar. Kupiłem sobie parowar Tefala. Kto chce zobaczyć jaki, proszę bardzo, link pod filmem. I od tamtego czasu, jak się zaparłem, wiecie, wracały mi bóle, znowu się leczyłem tabletkami, czy te pompy protonowe. Ci, co mają gastrologicznie, wiedzą, o co chodzi. To są kontrolek i tak dalej, te leki, nie? Totalnie wszystkie leki odstawiłem, jak się pojawił właśnie parowar. I właśnie te herbata. Rumianku możecie nawet 5 razy dziennie pić. Nie ma problemu zaparzyć sobie. Nie robicie? Dodajcie sobie 300 ml do kubka rumianek. Jeden na przykład po czasie, jak się poczujecie lepiej i herbatę zieloną, też zabija tego dziada. Naprawdę, jedzenie, sobie co robię w parowarze, ziemniak na przykład, większy, marchewka, pietruszka, kalafior, teraz sobie dorzucam batat, ziemniak słodki, buraka czasem, ciężko to się je, ale da się, rybę to najlepsze jest to, że zamrażarki, nieważne jaka, nawet tward wrzucam, obtoczę, tam sobie doprawię do ryb i też przez 40 minut wszystko się zrobi. Jest dużo rzeczy dobrych. Kurczak, tak samo, czy
czy chude mięso, totalnie jakieś inne chude mięso. Poczytajcie, w internecie może naprawdę znaleźć dużo fajnych informacji. Nie powiem, że raz na dwa tygodnie zeżrę sobie kebaba czy coś i nic się nie stanie, jak już mnie nic nie boli, tak? Ale jak wracamy do nawyków i znowu wpieprzamy smażone i tak dalej, znowu zaczynają się problemy. Rozumiecie? Problem z wypróżnianiem i tak dalej. To jest bardzo ciężki, długi temat. Co jeszcze jem? Jogurt naturalny, bez laktozy. Nie wiem dlaczego, ale biorę taki. Myślę, że może też mi szkodzi. Wiecie, psycha, nie? Pierogi. Pierogi właśnie z serem białym piszą, ale to jest twaróg. I pierogi z twaróg z jagodą, coś takiego. Też sobie zajadam takie coś. Jabłka obrane. Ogólnie w parowarze czasami dwa razy sobie zrobię na dzień, nie? Zupy to tak buraczkowo sobie zjem. Ogórkowe już jakoś tak nie mogę niby, ale też zjem. Ale mówię, mi przeszło. Nie, że wracam do nawyków i żremy znowu to samo. Niestety, jak macie problemy gastrologiczne żołądka, do końca życia na to wychodzi, że będziemy wpierdzielać takie jedzonko. Da się do tego przyzwyczaić, bo że parowar, że zdechniecie, to więcej sobie kurczaka wrzućcie. Nie da się zdechnąć. Ja chciałem schudnąć, 77 kg mam od miesiąca, nie schodzi, nie? Także uwierzcie, a chleb pszenny, ja wiem, że niedobry niby, ale pszenny, dla nas pasuje pszenny. Ale podstawą jest gastroskopia. Jeśli ty będziesz czekać i zwlekać, jeszcze niech ci się krew kale pokaże, no to sobie wtedy to możesz, tak wiesz, jedną nogą gdzieś tam być na świecie, nie? Chcecie takiej opowieści? Ja mogę dużo nagrywać, bo to, co powiedziałem, to jest tylko część. Żyję, dobrze się czuję, gula w gardle niestety. Tego się pozbyć nie mogę, chyba że ktoś to ogląda i komuś to się udało zwalczyć, to piszcie. Zawsze pomożemy innym osobom. Poszedł kot, ale wy go nie widzicie. Tyle. Biorę się za miskanta, bo sprzedaję olbrzymiego. Rozdzielanie, w ogóle śnieg pada, ale marzec mamy jeszcze, nie? Także do następnego razu. Nie denerwować się tutaj palący, może oglądacie ci, co palą w piecach, bo też kręciłem filmy, sprzedaję rośliny, agrogiut egzotyczny mam w lecie, ale lubię pomagać i doradzać. Nie bójcie się. Rura do ryja, czasem z drugiej strony jeszcze nie miałem, na szczęście. Ciężki temat po 40, tyle wam mogę powiedzieć. Trzeba uważać, co się je. Trzymajcie się i nie wracajcie do nawyków, bo to wam nic nie da, tylko sobie pogorszycie. Trzymajcie się jeszcze raz. Na razie. Bez montażu. Kurde, 7 minut. 46,7 sekund.